Witam Was serdecznie na ogromnym przybliżeniu i w okropnym wyglądzie, ale słuchajcie, jest ku temu powód. Dzisiaj przychodzę z, słuchajcie, pełnym makijażem na mojej twarzy. To jest pierwszy taki film. Nigdy w życiu, jak wiecie, jak mnie oglądacie, nigdy w życiu nie widziałyście u mnie pełnego makijażu twarzy. Wiecie, że ja ograniczam się do podkładu, korektora, brwi i rzęs. I to tyle, a w zasadzie od chyba z półtorej miesiąca, albo nawet od dwóch nie używam nawet podkładu, za co moja cara się bardzo odwdzięcza, jest bardzo ładna. Mam nadzieję, że dzisiaj się to nie zmieni. I słuchajcie, ja przychodzę dzisiaj z pełnym makijażem, produktami tylko i wyłącznie z funciaka. Czyli są to produkty, które kosztuje każdy, kosztuje tylko i wyłącznie funta. Zobaczymy, czy te produkty, czy te kosmetyki do makijażu nadają się w ogóle do czegokolwiek. Także dobra, lecimy, zaczynamy. Będę robiła pełny makijaż, więc łącznie z makijażem oczu, czyli cienie. I słuchajcie, do mojego makijażu użyję produktów z funciaka, ale do nakładania ich użyję, słuchajcie, profesjonalnych pędzli, znaczy profesjonalnych, przynajmniej drogich, wiecie, ja się na pędzlach nie znam. Są to pędzle z Spektrum, ja je dostałam, one wyglądają, o tak. Pędzle ze Spektrum, ja je dostałam od koleżanki, ona dostała, nie używa pędzli, ja mówię, ja też nie używam, ale mówi, no weź, może użyjesz. Mówię, no to dobra, to daj, to chociaż użyję do filmów. Także pędzle ze Spektrum drogie, także mam nadzieję, że dobre. Mam też pędzle z, to są chyba Real Techniques, tak mi się wydaje, takie dwa. I jeden pędzelek z Wilco No Name. Także użyję do tego dobrych pędzli, bo chciałabym, żeby jeżeli ewentualnie wyjdą jakieś wady produktów, to żeby to nie była wina, wiecie, pędzli, tylko żebyśmy byli pewni, że to na pewno te produkty. Dobra, może się okaże, że będą hity. Lecimy. Pierwszy produkt oczywiście to jest podkład. Słuchajcie, mam podkład Gorgeous Flawless Makeup Gallery. To jest ta firma, która właśnie jest funciakowa, w funciaku. I to jest podkład Long Lasting, czyli długotrwały. On tutaj ma matowe wykończenie. Witamina E i filtry UVA, UVB. Zobaczymy. Aha! Co najważniejsze, wzięłam w kolorku Warm Porcelain. To jest drugi kolor z ich kolorów. Słuchajcie, wyboru nie było żadnego, naturalny żaden, to był Warm Porcelain, później już był sand chyba, także się trochę tego sand bałam. Dobra, słuchajcie, nakładam. Ja podkład nałożę gąbeczką, mam tutaj lusterko, także ja się będę posiłkować, wiecie. Nie wiem, boję się tego bardzo. Boję się właśnie najbardziej podkładu, jeśli chodzi o kolor, ale widzę, że odcień chyba dobrałam, słuchajcie, okej, okay. A jak nie, to będzie za jasny, to już wolę, żeby był za jasny niż za ciemny. No. Dobra, i ja podkład nałożę gąbeczką, tak jak zawsze, bo robię to tak jak zawsze. Słuchajcie, nie wiem, nałożyłam ten podkład, ale ja go w ogóle nie widzę na twarzy i na pewno to nie jest matowe wykończenie, bo się błyszczę, świecę się. Ja go w ogóle nie widzę, nie wiem, słuchajcie, ja go dołożę. Nie wiem. W ogóle go nie widzę na twarzy, chyba że to ma tak być, że on ma być taki właśnie mało widoczny. Ja sobie go jeszcze dołożę. Z racji tego, że kolor nie jest jakiś inwazyjny, to słuchajcie, mam nadzieję, że on też nie ściemnieje na twarzy. Ale najgorsze jest to, że ja nie widzę, słuchajcie, żadnego efektu. No już jak kładę podkład, to już chciałam, żeby ta skóra była ładniejsza niż moja. No a tutaj ani nie jest ładniejsza, ani nie pogorszyło, więc... Nie wiem, ja mam wrażenie, że ten podkład ucieka pod gąbką, znaczy ucieka, znika, że ja po prostu gąbeczką tutaj pracuję, a jego nie mam. Ale może, słuchajcie, to i dobrze, bo może on jest po prostu tak bardzo naturalny. Oj, pod oko sobie wjechałam, nie powinna się podkładu pod oko kłaść. Podobno. Dobra, słuchajcie, druga warstwa. No po drugiej warstwie już widzę, tak, także zdecydowanie dwie warstwy. Po drugiej warstwie widzę, że ta twarz jest taka ujednolicona. W kamerze chyba wygląda dużo jaśniejsza, dużo się różni od mojego ciała, ale tutaj tak nie jest. Tutaj jest wręcz ciemniejszy niż moja szyja. Tak, ten kolor jest zdecydowanie za ciemny dla mnie. Jestem tutaj mocno oświetlona, żebyście dobrze widziały, ale ten kolor jest zdecydowanie dla mnie za ciemny. Już to widzę. Już to widzę, że zrobił mi taką maskę, natomiast czy on ma efekt matowy, wykończenie matowe? No to nie. Matowy nie jest. Dobra, następna rzecz, słuchajcie, lecimy. To jest przedziwne, ale to ja podejrzewam, że po prostu, bo to nie jest pod oczy. Dlatego to tak jest w takiej formie. Słuchajcie, korektor Hide and Cheek. Znowu Makeup Gallery. Concealer Natural Coverage. Słuchajcie, to jest korektor w sticku. Korektor w sticku. Wzięłam, znowu nie było wyboru za bardzo w odcieniach, więc wzięłam Ivory.
żeby był jak najbardziej jasny, ponieważ ja chcę go użyć pod oczy. Także taki w pomadce w sticku. Nie wiem za bardzo, jak mam go nałożyć, słuchajcie. Aha, chyba tak. Ja zawsze nakładam korektor w literę V. I ciekawe, czy... No, to nie jest pod oczy korektor. Aha. No słuchajcie, jaja. No słuchajcie, żart. On się złamał! Przecież nie gnią. Pomijmy to. Także uważajcie, bo się może złamać. Co znaczy, że jest bardzo mięciutki. Jeśli chodzi o właśnie tą... Złamał mi się korektor na oczach. Jeśli chodzi o tą okolicę pod oczami, no to na pewno... O, patrzcie, co się dzieje tutaj. Zobaczcie. Się kruszy. No nie. No nie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą okolicę pod oczami, już może dasz mi skończyć, korektorze, to nie jest zdecydowanie korektor pod oczy, z racji tego, że jest w takim sticku, bo... Z racji tego, że jest w takiej pomadce, bo... Słuchajcie, bo co? Bo naciągamy bardzo skórę oka. Ale jest mięciutki, nie powiem, jest mięciutki, tak mięciutki, że się złamał. I nałożę go sobie, rozprowadzę go sobie taką malutką, malutkim beauty blenderem. Te gąbeczki to są beauty blender oryginalny. Także też, żebyście wiedziały, że ja nakładam oryginalny beauty blenderem. Troszeczkę sobie postaram się przenieść go na powiekę, o ile się to uda w ogóle. Żeby już sobie zrobić taką bazę pod cienie. Dobra, spróbuję to rozpracować, ale... Okej, słuchajcie, no nie, to nie jest ten efekt, który ja bym chciała, to raz, dwa, poza tym bardzo, bardzo, ale to bardzo mi się świeci ten korektor pod oczami, nie ukrył za ładnie worków, nie wiem, ja go chyba nie będę, no może troszkę dołożę jednak, nie będę, ale dołożę, troszkę go dołożę, ale no nie, zdecydowanie nie korektor pod oczy, to raz, a dwa, jest bardzo taki, wiecie jaki, tłusty, ja bym powiedziała, że on jest bardzo tłusty, takie mam odczucie. Przez to jest też mięciutki, wiadomo, w użyciu, ale no jest za tłusty i za bardzo wyświeca, jak dla mnie. No korektor powinien kryć, a nie, wiecie, wyświecać wam na przykład pryszcza czy niedoskonałości. No mi się to nie podoba, ten efekt nie zakrył mi za bardzo moich cieni, ale dobra, to nic. To tak jest. Korektor, nie. Podkład... Od biedy, ale coś czuję, że zciemnieje. Następna rzecz, może polećmy sobie brwi. I słuchajcie, brwi, wzięłam kredkę, bo nic innego nie było. Znowu Make Up Gallery, kolorek Brow 2, Take a Brow, zwykła, najzwyklejsza w świecie kredeczka. Kredeczka w kredce, kolor brązowy, zobaczymy jak to. Wow, powiem wam, że ten kolor nie jest brązowy, tylko to jest brązowy? Brązowy. Wygląda jak czarny, słuchajcie. Kredką nie robiłam taką brwi od 100 lat, o ile w ogóle kiedykolwiek robiłam. Nie no, słuchajcie, jeśli chodzi o brąz, jakbyście chciały dziewczyny z jaśniejszymi włosami, nawet z ciemnymi, tak jak ja nie użyłam też czarnych kredek do brwi, bo to jest za ciemna, no to nie, kredka zdecydowanie nie ten kolor. Brązowy to jest czarny, no słuchajcie, no gdzie tu jest brąz? Nie jest brąz, to jest czarny moim zdaniem, no ale dobra. Natomiast kredka jest bardzo mięciutka, bardzo, bardzo, bardzo mięciutka. Także fajnie się nią pracuje, to na pewno. O ile ktoś umie rysować sobie brwi kredką, ja kompletnie tego nie umiem, taką kredką, wiecie, taką zwykłą. Użyję grzebyczka z mojej kredki, której używam na co dzień, żeby to w jakikolwiek sposób chociaż trochę wyczesać. Ojejku, to się rozmazuje, słuchajcie, zamiast wyczesać. Nie no, kredka jest bardzo mięciutka, także to jest, nie wiem, może na jej plus. Ale jeśli chodzi do brwi, to nie. Ja wam nie polecam, nie używałabym. Nie, nie będę jej używać na pewno. Bo teraz w momencie, kiedy chcę przeczesać, to ona w ogóle się rozmazuje i chyba zostaje na grzebyku, bo tutaj już mam dziury po prostu. No nie no, kredki do brwi wam zdecydowanie nie polecam. Nie, przedziwny efekt. Nie wiem, słuchajcie, zrobiłam co mogłam tą kredką, ale no nie, efekt jest nie. Nie, nie, nie. Może bardziej do oczu by się nadawała, bo tak jak mówię, jest bardzo mięciutka. Dalej, zrobimy sobie kontur. I jeśli chodzi o kontur, to mam, on jest bardzo stary, ten bronzer, ja go kupiłam na potrzeby filmu z Łukaszem, jak robił mi makijaż, podlinkuję wam go tutaj. To jest bronzer Sunkissed.
Giant Bronzer, nie wiem, chyba tutaj nie ma, koloru Dark, o. Także taki, dlatego nie jest połamany, pokruszony. Zrobimy do tego pędzelka. I dobra, ojejku, strasznie nakruszony jest, no. Cyk. No, słuchajcie. Kontur będzie. Łukasz mi nim chyba robił kontur, ale wiecie, jak to Łukasz robił makijaż. Ale widzę, że ja lepiej chyba też nie zrobię. No, bronzer ten jest bardzo napigmentowany. Bardzo, bardzo, bardzo. Jak widzicie, troszkę wzięłam, a jestem po prostu brązowiutka. Troszeczkę dosłownie dotknęłam. Nie jest to dobry kolor dla mnie. Bronzer jest bardzo, ale to bardzo ciemny. Jak pisze dark, to faktycznie on jest dark, ale powiem wam, że jest ok, jest ok. Nie robi plam, roztar się dobrze. Nie wiem, jak to będzie widać w kamerze. Ale jest ok. Nie mogę cały czas przez te moje oczy. I aha, i tak, jeśli chodzi o podkład, słuchajcie, to ściemniał. Nie wiem, czy to będzie widać. Myślę, że to widać jest nawet w kamerze. Ściemniał mi podkład i to bardzo. Bardzo ściemniał. Także podkłady się niestety oksydują. Tak to się mówi? Chyba tak. Dobra, pora na róż. Róż Makeup Gallery. Tak jak wszystko. Delikatny w pudrze z witaminą E. I ja sobie wzięłam Coral Rose 4. Odcień w kolorze Coral Rose. O, prezentuje się on tak. Nie, bardziej jest różowy niż na kamerze. Do różu użyję tego mniejszego ściętego pędzelka, bo innego jakby nie mam. Dobra, zobaczymy. Gdzie ja go mam tutaj chyba troszkę położyć? No, róż jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ładny. Nie wiem, co tutaj róż by mógł nam zrobić krzywdę. Ewentualnie, jeśli chodzi o roztarcie, czy jest łatwo. Tutaj mam wrażenie, że mi się zrobiła plama. Trochę ciężko mi się to rozciera, ale... O. Róż wygląda tak. No, myślę, że jest ładny. Mi się podoba. Efekt daje spoko. No, efekt ok. Jezu, nie mogę patrzeć, słuchajcie, na moją twarz. Jest tak ciemna. No, ten podkład... Warm Porcelain. Porcelain to jest, ok, ciepły, ale nadal porcelana, więc powinien być jasny. Dobra, i dalej, słuchajcie, dalej mamy tak. Rozświetlacz. Glow with the Flow Cream Highlighter. Super delikatny do multiużycia. O, tak wygląda rozświetlacz. I ja wzięłam go w kolorku Bloom 2, czyli w takim bardziej złotym, bo był jeszcze srebrny, ale wolałam taki, wiecie, bardziej złoty. Zaraz zobaczymy palcem, jak on wygląda. No, bardzo kremowy. Ale nie wiem, czy go nałożyć pędzlem, czy... Nie, może ja go nałożę palcem akurat, bo on jest, jak jest taki kremowy, to... Myślę, że lepiej... Ojej, o nie. O nie. To nie jest dobre, słuchajcie. No nie. No nie. Słuchajcie, nie. Ja już wam mówię, co nie. Po pierwsze, on jest jakiś różowy. On jest normalnie różowy. Po drugie, to nie jest rozświetlacz, tylko to jest jakiś nabłyszczacz. Naprawdę. Ja mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. On nie wygląda zupełnie jak rozświetlacz. On wygląda jak... No, jakbym się po prostu spociła. Jakbym się błyszczała, bo się spociłam. Tak. Nie, i on... Jezu, on jest strasznie różowy, słuchajcie. Strasznie jest różowy. Nie, no powiem wam, ten rozświetlacz jest do bani. On bardzo ładnie wygląda tutaj w opakowaniu, natomiast o, nawet jak go teraz tak trochę rozmemłałam, nie będziecie widzieć, rozmemłałam, to on nie jest w ogóle złoty, on jest różowy. Słuchajcie, no nie, tutaj pewnie jest złoty. On jest różowy, nie. Nie, nie, nie. Zabieramy się za oko. Najgorsze. Do oczu mam paletkę Max and coś tam. I to też jest, a, Max and More, tu jest z tyłu, tak, 12 kolor eyeshadow i to jest paletka Smoky Eyes. Ona wygląda też tragicznie, ja ją może otworzę, bo to jest znowu paletka kupiona na potrzeby filmu, gdzie Łukasz robił mi makijaż,
więc kolorki wyglądają tak. I słuchajcie, ja bym dzisiaj chciała zrobić makijaż. Bym chciała dzisiaj zrobić cokolwiek, co by było, słuchajcie, jasnego. Chcę jasny makijaż. Także użyję cienia tego, jasnego, białego jako bazę i nie wiem, i może złotego, bo słuchajcie, będę miała usta nude, więc może ten złoty. Dobra, lecimy, ja przybliżę troszkę. Tak jak mówiłam, biały jako baza. Aha. Albo i nie. Słuchajcie, w ogóle nie ten. No nie chcę się przetransferować. Nie wiem, czy tam coś widać. Troszeczkę może widać, ale... No. Bardzo delikatny pigment, bardzo. Nie wiem ile, słuchajcie, żeby tu było coś... Coś na tym oku, żeby zostało. Dobrze by było, wiecie. No dobra, powiedzmy, że tak. Drugiego cienia używam tego złotego. W zewnętrznym kąciku ja sobie go zrobię. Tym samym pędzelkiem sobie nakładam w wewnętrznym kąciku, zewnętrznym, nie w wewnętrznym, tylko w zewnętrznym kąciku ten złoty. Czy coś jest widać? Czy nic? Bardzo delikatny złoty. Na razie tyle. I tak jak mówiłam, ten taki jaśniutki, błyszczący on jest delikatnie. On nam ładnie tutaj powinien rozświetlić ten kącik, przynajmniej z tego, co gdzieś tam podpatrzyłam u dziewczyn, bo wiecie, że ja cieni nie. No nie, no nie, no ten to jest trochę kupa. Bo on trochę wchodzi w zmarszczki. I zostawia takie grudki dziwne, śmieszne, nie wiem, czy to tak ma być. No chyba to nie będzie dobry wybór. Ale okej. Idźmy w to dalej. O, coś takiego by to było. Dobra, i teraz sobie to jeszcze rozblenduję takim, o, pędzelkiem okrągłym, żeby to nie było takie, wiecie, takiego przejścia masakrycznego. Tutaj troszeczkę. O. Nie wiem, co ja robię, bo wiecie, że ja nie używam cieni, ale kurde, chyba wygląda to dobrze w miarę. No nie wiem, zobaczcie same. Tak jak mówię, chciałam delikatnie. I też chyba delikatnie wyszło w miarę. Nie wiem, czy to rozświetlenie tutaj jeszcze, może troszkę dodam tego, może tego jeszcze tutaj w środku, tego błyszczącego. O. O. No. Teraz chyba będzie ok. Dobra, słuchajcie, lecę drugie oko. Makijaż oka skończony. I powiem wam tak, że w tą stronę. Cienie transferują się całkiem spoko. Naprawdę bardzo dobrze. Jedyne co to, o, tutaj widzicie, podkreślił mi jakąś... Ja tutaj nic nie mam, myślałam, że nic nie mam, a podkreślił mi jakąś, nie wiem, kropkę, krostkę czy cokolwiek. Cienie transferują się dobrze. Nie osypały się jakoś szczególnie. Także jeśli chodzi o cienie, to jestem zadowolona. Oczywiście nie patrzcie na ten mój makijaż, wiecie, jak ona... Jezu, teraz z tym różem widzę, że on się tak strasznie chyba wybił. Chociaż za bardzo. Nie patrzcie na mój makijaż jako na cokolwiek profesjonalnego, bo wiecie, że ja nie umiem się malować cieniami, nigdy tego nie robię. No, ale jak na pierwszy raz, to myślę, że nie jest tak źle. Blendują się też bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie z utrzymaniem ich na rzęsach. Także najgorsze mamy za sobą, słuchajcie, oko. Najgorsze oko. I teraz jeszcze zanim rzęsy, to słuchajcie, przypudruję sobie twarz. Puder to jest Smoothly Does It Pro Pressed Powder, czyli prasowany. I wziąłam w kolorze Translucent 1. Mam nadzieję, że to jest transparentny, że super delikatny, matowy, shine free finish. No właśnie, no to o to nam chodziło. Nałożę go tym pędzelkiem. O matko, zobaczcie jak on się kruszy. Strasznie. Strasznie się... Ojejku, patrzcie, w całym lusterku strasznie się pokruszył. Nie wiem czemu tak, dobra, nałożymy go sobie na strefę T. Na nos. Pod oczy. Co by zakryć to świecenie się jak psu, nie powiem. I tutaj brudka, dobra. No puder, powiem wam, daje radę. Lecimy z rzęsami.
do rzęs kupiłam tusz marki Collection, tylko taki był w funciaku, też za funta, Volumax Waterproof. I tutaj mamy taki podwójny tusz, ponieważ z jednej strony mamy primer, a z drugiej strony mamy maskara i on jest wodoodporny. Mamy maskarę. On jest wodoodporny. O, szczoteczka primera wygląda tak. No to jak mamy dwa produkty za funta, no to używamy dwóch. Jedziemy. Strasznie się boję, że sobie upaćkam górną powiekę, bo wiecie, że ja rzęsy maluję łącznie z powieką. Zawsze. Czy coś w ogóle idzie z tego? Słuchajcie, ta szczoteczka jest sucha. No nie, no to powinno być białe, a tu nie ma nic. Teraz trochę zamerdałam. Nie. No nie, beznadzieja, słuchajcie. Patrzcie. Co tu jest? Jedyne co, to zostały, słuchajcie, jakieś grudki białe. Delikatne. Nie, no to się w ogóle nie... W ogóle się to nie transferuje na rzęsy. O co tu chodzi? Słuchajcie, powinny być białe rzęsy, a to w ogóle jest jakby zaschnięte. O, ja, zobaczcie. Co? No tragedia. Nie, wiecie co, on troszkę mi pobielił rzęsy, ale ja się z tym primerem nie będę bawić. Nie będę się bawić, bo on mi tu zostawia jakieś białe grudki i wiem, że to wpłynie potem na... Ja, normalnie oblepił mi rzęsy białymi grudkami. Słuchajcie, nie. Widzicie to? No nie. Nie. Primera wam nie polecam. Nie wiem, czy tu ma coś schnąć, czy tu ma co w ogóle schnąć. Zobaczymy z tuszem. Tusz, szczoteczka, jaką lubię, bo nie lubię silikonowych. Lubię właśnie te takie... takie o, normalne. Dobra, jedziemy z tuszem. Tusz daje bardzo ładny efekt. Słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Na razie mam go tylko na jednym oku. To możecie zobaczyć różnicę. Bardzo ładny efekt. Te rzęsy są rozdzielone. Przepięknie są rozdzielone. Tworzę taką firanę rzęs. Słuchajcie, gdyby tylko nie to, że jak widziałyście, musiałam się bardzo długo nim napracować, bo ja mam wrażenie, że on jest trochę zaschnięty. Serio, a był zamknięty szczelnie, ja go otwierałam. Także mam wrażenie, że jest trochę zaschnięty, przez co trzeba się nim naprawdę nieźle namachać. Trzeba się nim nieźle namachać, ale efekt bardzo, bardzo fajny tusz. Bardzo mi się podoba ten efekt, który dał. Natomiast zobaczymy, jak będzie z jego wodoodpornością. No, tylko, że ja myślę, że wodoodporność miała dać ta baza, która w ogóle jest wyschnięta. Dobra, lecę z drugim okiem. Okej, oczy skończone. Z tuszu jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona. Na pewno będę go używała. Nie wiem jak długo, bo on jest wyschnięty. I słuchajcie, na dowód tego... niestety nie pokazałam wam, wcisnęłam to do środka. Na dowód tego było to, że wyjęłam tutaj, słuchajcie, takiego czopa, wiecie, zeschniętego tuszu. Taki kawałeczek. Także tusz jest na 100% przyschnięty. Nie wiem dlaczego, czy on jest... trochę się tutaj już zaczęłam świecić. Chyba puder już nie daje rady. Nie wiem, czy on jest, słuchajcie, stary. I dlatego zamknięty był na pewno, nieużyty był na pewno. Nikt nie otwierał go w sklepie. To jestem pewna na 100%. Dobra, słuchajcie, mamy prawie wszystko. Ostatnia rzecz, na jaką się skusiłam, to dopełniając cały makijaż, miał być pełny, będzie pełny, to jest, słuchajcie, pomadka Pout Matters Matte Lip Color Intense Color, nawilżająca formuła z matowym wykończeniem i wzięłam sobie w kolorze Nude Caramel 7. Chciałam właśnie taką nude'ową, karmelową, bardzo mi się podobają te brązy i karmele na dziewczynach o ciemnych włosach, natomiast na mnie nie podoba mi się kompletnie nic, jeśli chodzi z tych kolorów. A, bardzo żałuję, bo aż zazdroszczę. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. O, tak. Jezu, przepięknie pachnie karmelowo. No nie, to nie jest to, co chciałam. I na ustach wygląda tak. To jest zdecydowanie nie mój kolor, ale zobaczcie, że to jest całkiem inny kolor niż w opakowaniu. W opakowaniu jest dużo ciemniejszy. No ale okej.
Ma to być matowe wykończenie, natomiast póki co jest mokre. Poczekamy, jak mi to wyschnie, jak to będzie wyglądało właśnie po wyschnięciu. Słuchajcie, cały makijaż prezentuje się tak. Troszeczkę się oddalę, nie przybliżę. Z daleka wyglądam... nie wiem. W podglądzie wyglądam ok. Dajcie znać, jak Wam się podobam w cieniach. I teraz tak. Brwi. No brwi to jest dramat, ale bo ja nie umiem kredką. Cienie. I od razu macie też tusz do rzęs. Mamy tutaj rozświetlenie, róż i bronzer. No i usta. Usta powinny chyba wyschnąć, ale nie chcą. No, troszkę tam powoli wysycha, ale o, już co się dzieje, to tego nienawidzę właśnie, dlatego ja nie użyłam pomady. Widzicie? Jak mówię, to ona się klei. Też trochę, ale może, nie wiem, dam jej wyschnąć. Tak wygląda makijaż z kosmetykami za funta. Słuchajcie, wrócę do Was po paru godzinach. Zastanawiałam się, czy wrócić. Nie, ta pomadka w ogóle dramatycznie na mnie wygląda. Karyna jak nic. Dobra. Wrócę do Was po paru godzinach. Jeszcze nie wiem ilu, ale to Wam powiem po ilu jestem i zobaczymy, jak ten makijaż mi się utrzyma na twarzy. Mam nadzieję, że nikt do mnie nie przyjdzie i nie będę musiała otwierać tak drzwi. Okej, minęły 3 godziny w moim makijażu i już Wam pokazuję, jak to wygląda i mówię Wam, co się mi podoba, a co nie. Więc tak, jeżeli, może na razie tak, jeżeli chodzi o sam podkład, to ściemniał bardzo. Ja nie wiem, do czego to porównać. Na filmie widziałam, że troszkę jest to widać, ale nie do końca. Ściemniał podkład bardzo. Wyglądam jak po prostu w masce i jest bardzo brązowy, pomimo, że był to kolor porcelanowy, ciepła porcelana. Także podkład zdecydowanie nie polecam. Jeśli chodzi o ten puder prasowany, to słuchajcie, puder już zszedł po gdzieś tak godzinie. Ja już się świecę, już mi się świeci okolica pod oczami, tak jak widzicie, świeci mi się nos. Tutaj mi się świeci bardzo przy nosie, przy policzkach. Także nie, pudru też na pewno nie będę używała tego pudru, bo po prostu za krótko daje rady, nie daje rady praktycznie w ogóle. Jeśli chodzi o brwi, no to brwi, pomińmy temat brwi, bo brwi temat to był już od początku w ogóle fail, także ja Wam mówiłam, że kredka nie. Cienie. Ta paletka cieni, jeszcze nie wiem, czy ona jest dostępna, nie wiem, czy ona jeszcze jest dostępna w funciaku, natomiast powiem Wam, że jestem w ogromnym szoku, ponieważ cienie spisały się bardzo, ale to bardzo dobrze. Trzymają się na oczach w takim stanie, w jakim się trzymały, nic się kompletnie z nimi nie stało, są w stanie po prostu nienaruszonym, także cienie z funciaka jestem w szoku. Nawet dla mnie, która nie umie się malować cieniami, to w jakiś tam sposób je przetransferowałam i one tak zostały na oczach cały czas. Także cienie ekstra. Jeżeli chodzi o ten tusz, to jest Collection Volume Max, ten wodoodporny. To tak jak Wam pokazywałam. Baza w ogóle beznadzieja, kompletnie nic się nie... Ona jest po prostu sucha. Ona jest po prostu sucha, tutaj nic się... No zobaczcie, ja sobie mogę mazać tym po ręce i o, teraz gdzieś coś tam, ale to jest skamieniałe, to jest po prostu zaschnięte. O, proszę, zeszło. Odkruszyło się w zasadzie. Ale tusz, ta druga strona, sam tusz, rewelacja. Rewelacja, ja przy tuszu na pewno zostanę, na pewno go sobie zużyję, mimo że tak jak Wam mówiłam, on jest trochę jakby przyschnięty. Nie wiem dlaczego, nie wiem czyja wina i o co tu chodzi, ale tusz, ten efekt jaki on daje, no to jest po prostu cudo. Mi to się bardzo, ale to bardzo podoba. Także tusz na pewno użyję jeszcze ponownie, nieraz. Róż i rozświetlacz. Rozświetlacz, tak jak Wam mówiłam, nie. On tu jeszcze gdzieś jest, ale już go jest, mam wrażenie, że nie za wiele, na szczęście. Bo słuchajcie, on jest różowawy. Daje brzydki efekt i absolutnie nie. Teraz mówię o różu. Róż to nie jest kosmetyk, który jest dla mnie. Ja nie lubię efektu takich różowych policzków. Uważam, że u mnie to nie za dobrze wygląda, że mnie pogrubia wręcz. Ale jeśli chodzi o sam róż, to jest całkiem okej. Jest całkiem okej. Jest pigmentacja dobra, a on jest przy tym delikatny. Także nie narobicie sobie nim plam ani problemu. Więc róż tak.
bronzer, zdecydowanie jak dla mnie za ciemny, jak na moją buzię, ale bardzo ładnie się rozcierał i dał bardzo fajny efekt, w zasadzie dał bardzo fajny efekt, robi to co robi, konturuje twarz, także jakby był kolor jaśniejszy, to na pewno bym się jeszcze zdecydowała, bo jest to ogromne opakowanie, ogromne, ile tu jest? 28,5 grama, no to jest po prostu nie do zużycia, także ja się rozejrzę, czy nie jest jakiś bronzer jaśniejszy właśnie z tej serii. Także bronzer na tak, brwi to kredka, to mówiłam, że nie, zdecydowanie, chociaż chyba, że do czegoś innego. Podkład mówiłam Wam, że mam wrażenie, że on ściemnieje i tak jak powiedziałam, ściemniał, nie. Czego jeszcze użyliśmy? Korektora. Nie. W ogóle totalny bubel, totalny bubel. Jego już praktycznie w ogóle nie ma. Tutaj w tym świetle akurat światło jest bardzo korzystne, dlatego wyglądam dobrze, tak jakby ten korektor był na twarzy, ale uwierzcie mi, że jego kompletnie nie ma. Praktycznie kompletnie go nie ma, zresztą jego od początku nie było. Tutaj widzicie, jak puderek mi się świeci pod oczami, bo puder już zszedł całkiem. Także korektor zdecydowanie nie do tego się złamał. Także super. I ostatnia rzecz to była pomadka. Pomadka jak pomadka. Piłam i jadłam. I zobaczcie, ile jej zostało. Został mi tylko tutaj delikatnie kontur. Dosłownie troszkę na górze. Piłam, normalnie jadłam. Także pomadka, no nie było napisane, że jest long lasting, bo napisane, że jest matowa. Ona faktycznie po wyschnięciu jest matowa, ale nie będę z niej na pewno korzystać, bo po prostu zdecydowanie nie mój kolor i nie utrzymuje się na ustach tyle, ile ja bym chciała. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę w tym filmie. Mam nadzieję, że taki makijaż, taki test Wam się spodobał. Wiecie już, na co warto zwrócić uwagę w Funciaku? Na pewno tusz. Tusz jest mega, tusz jest mega. Ta paletka cieni też jest super. Jak najbardziej dla początkujących polecam serdecznie. Jeżeli ktoś lubi róż, to róż. To róż jest spoko. I co jeszcze jest spoko? I w zasadzie nic, bo puder się nie... A, no i bronzer. No i oczywiście ten bronzer. Także te rzeczy Wam polecam. A reszta do kitu. Ale myślałam i tak, że gorzej będzie wyglądał ten makijaż. I tak nie jest źle, słuchajcie, jak na Funciaka. Można by wyjść gdzieś na miasto. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!